witam. W dzisiejszym poradniku ogrodowym wybrałem roślinę Katarantus. Jeśli spodoba Ci się odcinek, daj łapkę w górę oraz subskrybuj kanał. Kliknij też w dzwoneczek, by być na bieżąco z wydarzeniami. Zapraszam do oglądania i komentowania. Katarantus różowy, barwinek różowy, zabarwiany różowy, gatunek rośliny należący do rodziny toinowatych, występujący na Madagaskarze. Popularna nazwa polska jest myląca, wynika z pierwotnego zaklasyfikowania tego gatunku przez do rodzaju barwinek. Później został jednak wyodrębniony rodzaj Katarantus i do niego został zaliczony. W stanie dzikim jest gatunkiem zagrożonym. Jest uprawiany w strefie tropikalnej i subtropikalnej. W klimacie umiarkowanym jako ozdobna roślina doniczkowa i szklarniowa. Ma właściwości toksyczne, ale też wykorzystywana jest w lecznictwie w niektórych postaciach. W swoim naturalnym środowisku jest wiecznie zieloną krzewinką o wzniesionym, rozłożystym, krzaczastym pokroju. Przeważnie osiąga do 80 cm wysokości. Niepielęgnowany szybko tworzy gęste zarośla. Pędy barwinka różowego są dość silne, liście pojedyncze, eliptyczne, imponująco błyszczące. Na wierzchołkach pędów rozwijają się urocze pięciopłatkowe kwiaty. Okres kwitnienia rośliny trwa przez całe lato. Katarantus lubi ciepłe, zaciszne i słoneczne stanowisko oraz żyzną, próchniczą, przepuszczalną i lekko wilgotną glebę. Roślina nie znosi przesuszania ani zalewania, dlatego jeśli będzie uprawiana w doniczce, należy podlewać go często, lecz bardzo umiarkowanie. Kwitnie długo i obficie, dlatego przez cały sezon wegetacyjny powinien być systematycznie zasilany nawozami wieloskładnikowymi dla roślin kwitnących. Roślinę można przetrzymać w okresie zimowym w domu. Katarantus idealnie sprawdza się jako ozdoba balkonu lub tarasu. Będzie również ciekawym uzupełnieniem ogrodu, na przykład w okolicy altanki lub patio.